Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało wprowadzenie całkiem nowego rozwiązania, zachęcającego do instalacji fotowoltaiki przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie czy TBS-y. Propozycje zostały ujęte pod nazwą prosument lokatorski. Co ważne, będzie on funkcjonował na innych zasadach niż prosument zbiorowy, który nie cieszył się zainteresowaniem. Już na wstępie można podać dwa niezwykle istotne atuty nowego rozwiązania. Pierwszym jest bardzo wysoki poziom dofinansowania wynoszący 50% kosztów kwalifikowanych. Drugi, w mojej ocenie jeszcze bardziej istotny, całość niewykorzystanej energii oddanej do sieci będzie rozliczana, a zysk trafi na konto spółdzielni. Zgromadzone w ten sposób środki można przeznaczyć na przykład na remonty czy inne potrzeby. Propozycja zakłada, że na blokach będzie można zainstalować panele o większej mocy niż jest potrzebna dla części wspólnej. Wytworzony prąd będzie mógł być spożytkowany tylko w częściach wspólnych, na przykład do oświetlenia na klatce schodowej, piwnicach czy przed blokiem oraz do obsługi windy. Te ponoszone przez mieszkańców koszty zostaną zminimalizowane. Całość nadwyżki w produkcji ma być sprzedawana po cenach rynkowych. Nie będzie wykorzystywana bezpośrednio w indywidualnych mieszkaniach. Warto również zwrócić uwagę, że oprócz samej fotowoltaiki, w ramach dotacji, będzie można sfinansować również magazyny energii i pompy ciepła. Na koniec warto podkreślić, że prosumentem lokatorskim nie może być pojedynczy lokator, jak sugeruje nazwa. Nie można we własnym zakresie zainstalować paneli na przykład na balkonie i otrzymać na nie dofinansowania. Z rozwiązania może skorzystać tylko wspólnota lub spółdzielnia jako całość. W dniu publikacji materiału trwają jeszcze prace nad wprowadzeniem omawianych rozwiązań. Szczegóły mają pojawić się już w najbliższych tygodniach. Za to już teraz możesz zapoznać się z ofertami dostępnymi w Twojej okolicy. Link znajdziesz w opisie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.